Myślę, że z perspektywy boiska tylko może być pozytywna ocena tego meczu, zwłaszcza pierwsza połowa. Mieliśmy w szatni taki troszeczkę do siebie śmieszny odnośnie tego wyniku 1-1, bo uważam, że byliśmy zespołem lepszym. Mieliśmy naprawdę była w naszym wykonaniu bardzo dobra. No oczywiście druga też nie była zła, no ale Bałtyk też skorygował swoje granie w przerwie meczu i zaczął szukać też tych dłuższych piłek i no zawsze jak 20 razy gdzieś tą piłkę uderzą do przodu, jako obrońcy my nie jesteśmy w stanie tych 20 piłek wygrać i dlatego gdzieś tam się stworzyły jakieś sytuacje dla Bałtyku, ale myślę, że z przebiegu meczu ten remis jest takim wynikiem sprawiedliwym. Generalnie wydaje mi się, że w Waszej sytuacji każdy punkt to jest na wagę złota. Dla drużyny, które są właśnie w dole tabeli, to jest punkt, to jest coś cennego. Ostatnio Wam się udaje kilka punktów zebrać, no i jakby tam końcówka tej rundy jest taka pozytywna chyba. No się, zgadza się, no jeżeli patrzymy na miejsce w tabeli, to każdy punkt jest na dla nas na wagę złota, patrząc z kim tą końcówkę graliśmy. Ale my do tego tak w szatni nie podchodziliśmy, bo my po prostu mamy do siebie sami żal i pretensje za to, w jakim miejscu jesteśmy, bo wiemy, że to nie jest miejsce dla Jaroty, to nie jest miejsce dla tej drużyny, tej tabeli, więc dlatego naszym założeniem było 7 punktów w tych ostatnich meczach, jest 5, brakowało gdzieś tej wygranej, ale no mówię, no, graliśmy z bardzo wymagającymi przeciwnikami i pokazaliśmy, że w tych meczach pokazaliśmy, że na pewno to miejsce, na to miejsce nie zasługujemy.